Bauer Jokelsoy, wygrywając konkurs z 11 miejsca po pierwszej serii. A teraz Wolfgang Lojc. Znacznie lepiej dzisiaj niż wczoraj, 12 po serii pierwszej. No, ale ten drugi skok nieudany. 115 metrów tylko Wolfganga Lojcla, minus 7 punktów. Nie tak dawno Noriaki Kasai miał odjętych 12,4. To pokazuje, jak zmieniają się tutaj warunki na Okurajamie. Szkoda, że nie ma tych najlepszych. Szkoda, że nie ma tych gwiazd światowych skoków. Oczywiście oprócz tych, które są tutaj, bowiem ta rywalizacja, kiedy są najlepsi z biało-czerwonych, kiedy patrzymy na skoki Kamila Stocha, Maćka Kota, Dawida Kubackiego, kiedy patrzymy na skoki Janka Ziobry, no ta rywalizacja wtedy nabiera takich pełnych rumieńców. Zielone światło dla Karla Geigera, 11 po serii pierwszej, a widzieliśmy czołówkę czterech skoczków japońskich. W tej chwili prowadzi w konkursie po dwóch skokach. 129 metrów jest ta odległość, ewentualnie pozwoli objąć prowadzenie Karlowi Geigerowi. Nie ma tej odległości, tylko 121,5, minus 6,3. Noriaki Kasai w dalszym ciągu będzie liderem czterech Japończyków na czterech pierwszych miejscach w tej chwili. Kasai, Shimizu Watase i Takeuchi. Dopiero na piątym miejscu Dany Kwek. Teraz Wolfgang Lojc, ostatnio, który skakał na miejscu 12, a Karl Geiger będzie na miejscu trzecim, a więc rozdziela Japończyków. Tak, jest za Shimizu, a przed Watase, ale lideruje cały czas Noriaki Kasai. No i pozostała nam już na szczycie skoczni tylko dziesiątka najlepszych po serii pierwszej. Spójrzmy na aktualną klasyfikację. Kasai przy Shimizu, ale duża przewaga Noriakiego Kasai po tym świetnym drugim skoku na odległość 133 metrów. Jak widzimy, tylko Yuta Watase tutaj zbliżył się jeszcze z tej czołówki do 130 metrów. No i Stefan Hula aktualnie na miejscu 18, Krzysztof Miętus na miejscu 20. I za moment najlepsza dziesiątka po pierwszej serii. Rozpocznie ją Daikito. Tutaj raz jeszcze skok Kasaiego, 133 metry, a przed nami Daikito, później Peter Prewc, wczorajszy zwycięzca, który po pierwszej serii zajmuje 9 miejsce. Nate Desmond, Markus Eisenbichler, Robert Kraniec, Michał Maksimoczkin, Michael Neumeier, Jernej Damian i prowadzący ex aequo po pierwszej serii Andreas Kofler i Jan Matura. Wydaje się, że ten wiatr teraz trochę się uciszył. Tutaj organizatorzy obawiali się huraganu, który miał nadciągnąć nad Sapporo między 2 a 3 w nocy czasu polskiego. Jak na razie warunki są jednak bardzo dobre, no i wszystko wskazuje, że konkurs uda się przeprowadzić do końca. Jest już zielone światło Daikiego i najlepsza dziesiątka. Będą tutaj o zwycięstwo w tym konkursie. Daiki to nie zmieni na prowadzeniu Noriakiego Kasaiego. A więc Noriaki Kasai już awans 14 miejsca do pierwszej dziesiątki. 125 metrów i to minus 13,6 punktu. 133 metry miał Noriaki Kasai. On tracił po pierwszej serii 10,9 punktu do Kofflera i Matury. To jest około 6-7 metrów. Tak więc Daikito w tej chwili na miejscu drugim. 15,1 punktu. Tyle traci do Kasaiego. No i teraz powinniśmy mieć sporo emocji, bo jest już na rozbiegu Peter Prewc, lider Pucharu Świata, zwycięzca wczoraj pierwszego konkursu. Dzisiaj w pierwszej serii w trudnych warunkach, tylko można powiedzieć 124 metry. Popatrzmy teraz na drugi skok Słoweńca. Odległość i pięknie daleko wylądował mimo drobnych problemów przy lądowaniu. A zatem on wyprzedzi za chwilę Noriakiego Kasai i teraz on będzie tutaj oczekiwał 137,5 metra. Pozostałych 8 zawodników. Czy te 137,5 metra wystarczą do odniesienia zwycięstwa? A, do zwycięstwa. Tak. Bo no, do zwycięstwa nie to... Nie sądzę, aby tutaj wielu zawodników 137,5 metra odległości. To jest odległość, która może dać Prewcowi miejsce na podium. Minus 11,7, dokładnie metr na sekundę pod narty. No i Peter Prewc o 9,2 wyprzedza w tej chwili Kasaiego. Prewc 9, tracił 8,5 punktu do prowadzących Kofflera i Matury. Wczorajszy triumfator, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, znowu popisał się znakomitym skokiem. No, Noriaki Kasai chyba nie spodziewał się, że tak szybko opuści miejsce dla lidera konkursu. Ale popatrzmy, kto przed nami. Nate Desmond, on za moment, potem Markus Eisenbichler, Kraniec, Maksimoczkin, Neumeier, Damian, Koffler, Matura. Zawodnicy, którzy dobrze prezentują się na Okurajamie. Teraz Nate Desmond, 131 metrów, 140,5. To odległość, która pozwoliłaby mu walczyć z Peterem Prewcem, a więc musiałby pobić rekord skoczni, by zmienić na pierwszym miejscu swojego rodaka.
Ale widzieliśmy, był bardzo zadowolony z tego skoku. To bardzo dobry skok na odległość 129 metrów. Być może wystarczy, aby wyprzedzić Noriakiego Kasai. Ale aż 15,6 punktu będzie miał odjęty Nate Desmond. Czekamy jeszcze na jedną ocenę. Na ocenę jest 18. No i na trzecim miejscu Nate Desmond. No, przegrał 9 punktów z Kasai. Nate Desmond. Prevc, Kasai, Desmond. Taka jest pierwsza trójka. Następnie Itoi Shimizu, Geiger, Watase i Takeuchi. Raz, dwa, trzech, czterech, pięciu Japończyków w pierwszej ósemce. Na razie. Markus Eisenbichler, reprezentant Niemiec, 130 metrów. Wczoraj świetnie daleko, dzisiaj w pierwszej serii również 140 metrów. To odległość, jaką musi osiągnąć, by pokonać Prevca. Dobry, daleki, ładny skok reprezentanta Niemiec. Świetnie, 132,5 metra. No i myślę, że on najprawdopodobniej wyprzedzi Kasaiego. Znakomitej formie jest ten 22-latek. Ale aż ma odjętych aż 18 punktów w tym momencie Markus Eisenbichler. To chyba rekord, jeżeli chodzi o odjęte tutaj punkty. W ogóle na Okurajamie ma bardzo duże szczęścia, bo wczoraj także skakał przy sprzyjających warunkach pogodowych, no ale też trzeba mu oddać to, że umiejętnie je wykorzystuje. Jest na trzecim miejscu, przegrał z Prevcem i Kasaim. Eisenbichler wyprzedził Nate'a Demana. Oto Peter Prevc na naszych ekranach. Wczoraj zwycięstwo, czyżby dzisiaj no, ustrzelił dublet, tak jak w ubiegłym sezonie Jan Matura, który prowadzi po pierwszej serii ex aequo z Andrasem Kofflerem. Robert Kraniec, szósty po pierwszej serii, 8,3 punktu straty do Andrasa Kofflera i Jana Matury. 138 metrów to odległość wymagana, by ewentualnie myśleć o prowadzeniu. No i pięknie, i daleko. Niewiele zabrakło do zielonej linii Krańcowi. 137 metrów, minus 14,6 noty od sędziów. To jest niezwykle istotne. Już są 4,18,5, 1,19. No i teraz to wszystko trzeba policzyć. Minus 14,6 punktu, minus 11,7 miał Peter Prevc. A więc o 3 punkty więcej ma odjętych. No i na drugim miejscu o punkt 1/10 przegrał Robert Kraniec ze swoim rodakiem. Znowu nokaut Słoweńców, znowu pną tam do przodu bardzo mocno podopieczni Gorana Janusa. No a mają jeszcze Jerneja Damiana, trzeciego po pierwszej serii. Wcześniej zobaczymy jednak Rosjanina Michaiła Maksimoczkina. Jest już zielone światło dla 20-latka z Niżnego Nowogrodu. Maksimoczkin 136,5 metra. Trochę słabszy.